najodważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny, poinformował w komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z działaniem służb w urzędzie. Agenci CBA weszli do biura komisji w celu zabezpieczenia dowodów. Ma to związek ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego. Służby działają na zlecenie prokuratury. We wtorek Gazeta Wyborcza napisała, że szef KNF-u Marek Chrzanowski miał złożyć propozycję korupcyjną właścicielowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Chrzanowski podał się do dymisji, a premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie szefów służb. Platforma Obywatelska domaga się z kolei zwołania w piątek dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym premier miałby przedstawić informacje o aferze w sprawie KNF, a Izba przyjąć uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej. PSL z kolei chce kontroli NIK-u. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jutro ma zatwierdzić kandydatury na marszałków sejmików województw, w których przedstawiciele partii mają samodzielną większość. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało w 6 sejmikach. Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość w jednym sejmiku województwa pomorskiego. Dzięki programowi Polskie Powroty do kraju wróci 22 naukowców z najlepszych światowych uczelni. Za program odpowiada Narodowa Agencja Akademickiej. W pierwszej edycji o granty ubiegało się aż 108 osób. Wybrani naukowcy otrzymają do 2 milionów złotych w ciągu 4 lat. Środki będą przeznaczone na badania naukowe. Większość z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Wraz z zespołem badawczym będą mogli pracować na krajowych uczelniach. Mm-hmm. Nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent, zanim podpisał ustawę, miał zastrzeżenia do przebiegu procesu legislacyjnego. Zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, miało nastąpić w 2019 roku. Zmiana dotyczyłaby około 350 tysięcy osób, czyli około 2% ubezpieczonych. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą m.in. 9% CIT dla małych firm. Nowela zakłada wprowadzenie nowej, obniżonej stawki podatku dla osób, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1 200 000 euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących. Ustawa obejmie około 440 tysięcy podatników. Powołanie Funduszu Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 miliardów złotych, to główny cel ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg lokalnych. Rozwój transportu wodnego i większa konkurencyjność portu Gdańsk to cel modernizacji toru wodnego do portu północnego w Gdańsku. Umowę na realizację inwestycji podpisano w Warszawie. Inwestycja pozwoli na dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym i wypływającym z portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał wytyczne dotyczące postępowania prokuratury i organów ścigania w przypadkach zaatakowania ratowników medycznych. To pokłosie różnych incydentów, podczas których ratownicy są narażeni na agresywne zachowania. Przykładem jest zajście w Bydgoszczy, gdzie znany amerykański operator filmowy uderzył ratownika medycznego. Stan przygotowań jest dobry. Nie ma odwrotu od obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Od 1 grudnia bieżącego roku w całej Polsce lekarze będą musieli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. L4 w formie papierowej otrzymamy w razie awarii systemu. Porozumienie organizacji lekarskich chce, by resort wycofał się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień. Medycy uważają, że rozwiązanie spowoduje dezorganizację systemu. W najbliższy
wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat sytuacji praworządności w Polsce, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Na posiedzeniu ma być przedstawiony raport po wizycie delegacji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych we wrześniu w Polsce. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest szef Komisji LIBE. Polska, osiągając w trzecim kwartale 5,7% wzrostu PKB w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem, należy do najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii. Tak wynika z danych Eurostatu. Urząd Statystyczny Unii nie opublikował danych wszystkich państw członkowskich, bo jeszcze do niego nie spłynęły. Zajmowane przez Polskę pierwsze miejsce w poprzednich kwartałach miała Irlandia, której teraz w zestawieniu nie ma. Parlament Europejski opowiedział się w głosowaniu przeciw zaproponowanym przez Komisję Europejską cięciom środków na politykę spójności i rolnictwo w przyszłym budżecie unijnym na lata 2021-2027. Chce też zwiększenia wydatków na naukę i walkę z bezrobociem. Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja jest oficjalnym stanowiskiem Europarlamentu do negocjacji ostatecznego kształtu przyszłego budżetu. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej konkretnej, wiążącej decyzji odnośnie baz wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Polski rząd podejmuje działania mające na celu budowę tak zwanego Fort Trump. O stałej obecności sił amerykańskich w Polsce rozmawiał w Stanach Zjednoczonych szef MON-u Mariusz Błaszczak. Wczoraj spotkał się z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem, a także amerykańskimi kongresmenami. Nie mówić fałszywego świadectwa, to znaczy żyć jak dzieci Boże, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas katechezy papież omówił ósme przykazanie dekalogu. W rozważaniu papież zauważył, że to przykazanie przestrzega przed fałszowaniem prawdy w relacji z drugim człowiekiem. Życie w komunikacji nieautentycznej uniemożliwia utrzymywanie relacji, a zatem miłości, zaznaczył Ojciec Święty. Rozważania Ojca Świętego w całości są dostępne na stronie internetowej www.radiomaria.pl. Na koniec skrótu jeszcze informacja ze świata sportu. Uznawana za najlepszą polską tenisistkę w historii, Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie kariery. 29-letnia Radwańska zaznaczyła, że to jedna z jej najważniejszych życiowych decyzji i nie było jej łatwo ją podjąć. Jako powód podała trapiące ją w ostatnich 2 latach kłopoty zdrowotne. To były wiadomości w Radiu Maryja. Najważniejsze zdrowie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech mówią ofiary. Polscy więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych mogą występować w roli oskarżycieli posiłkowych w procesach wytaczanych SS-manom na terenie Niemiec. Pomoc ofiarom oferują kancelarie prawne. Szczegóły w naszym dzienniku. Planowa gra na zwłokę. Sejmowa Komisja Rodziny, łamiąc dobre parlamentarne obyczaje, powołała podkomisję do zbadania projektu Zatrzymaj aborcję. I od 4 miesięcy nic w tej sprawie się nie dzieje. O powodach tej zwłoki mówi Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Za krzywdy sybiraków. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o zadośćuczynienie dla sybiraków. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać ze świadczenia? Strzeżcie wiary. Choć mają ponad wiek, wciąż są aktualne. Przestrogi dla Polski sługi Bożej Wandy Malczewskiej, będące kluczem prawdziwej wolności, przypomina Ewa Hunter. W naszym dzienniku dodatek o rehabilitacji. Pomoc w powrocie do zdrowia po chorobie onkologicznej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu znów zagra dla Państwa. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zobaczą Państwo Zmartwychwstanie. Fantazję dramatyczną w 4 częściach ku czci Adama Mickiewicza, autorstwa Karola Huberta Roztworowskiego. Dziś mówić trza jednemu, do jednego, do narodu, by narodem był za młodu. Lecz gdy się za młodu zwłóczy, rozmaicie czuć nauczy, to zanim się wzmocni w sobie, po raz drugi legnie w grobie.
na ziemi, a na świecie znów tylko wy zostaniecie. Spektakle już 17 i 18 listopada w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ulica Droga Starotoruńska 3. W sobotę, 17 listopada, zagramy o godzinie 18.30. W niedzielę, 18 listopada, dwukrotnie, o 13.30 i 17.30. Wejście na salę pół godziny przed spektaklem. Czas spektaklu to około 140 minut. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 56 650 4000 56 650 4000. Karol Hubert Roztworowski to uznany dramatopisarz początku XX wieku. Był wielbicielem Adama Chmielowskiego, brata Alberta. Być może pod jego wpływem powrócił do wiary i napisał słynny dramat Judasz Iskariotu. Judasz Iskariot. W czasach PRL, jak mówi święty Jan Paweł II. To jest PRL-u, kiedy Judasz nachlał się w Chmielu. Dzisiaj Teatr Studencki Dobry Wieczór owo tendencyjne zapomnienie zdejmuje Zmartwychwstaniem, które w czterech częściach połączonych postacią narodowego wieszcza Adama Mickiewicza przed pomnikiem. Godzina miłości, godzina rozpaczy, godzina przestrogi. Fantazyjnie obrazuje społeczno-polityczną złożoność, szanse, nadzieje i zagrożenia powstającej z grobu Polski. Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. 17 i 18 listopada. Podaję również adres e-mail dla spektakli wyjazdowych. teatr@wskasim.edu.pl. Powtórzę, teatr@wskasim.edu.pl. Serdecznie zapraszamy. Będziemy na Państwa czekać w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze Polska nie zginęła i już. Tak. Proszę Państwa, w naszej uczelni Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej są ciekawe podyplomowe studia. Są studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Wymienię tylko niektóre podyplomowe. Oczywiście dziennikarstwo, grafika komputerowa i techniki multimedialne, marketing internetowy, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, retoryka i komunikacja społeczna, relacje międzynarodowe i dyplomacja, logistyka, polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz MBA. Możecie Państwo więcej dowiedzieć się na portalu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.edu.pl. Dziękujemy za apostolat, za budowanie tych wszystkich dzieł Radia Maria i przy Radiu Maria dzieł wyrosłych. Na chwałę Bożą i dla dobra naszej ojczyzny ludzi. edu.edu.pl. Edu. Czyli mamy tutaj najważniejsze dla Gagi w świecie mody. Kosmetyki, MAC Cosmetics. No i TP. I co jeszcze? A dla Ciebie? Tak, no bo na batankach nie chodzi. Ale fajna rejmie, czyli fajna. Weź też na to. Tam. Nie obstrzyżę.
Bogiem sławimy. No, to są typowe takie polskie utwory ze śpiew.
prowadzi w ten dzień dzisiejszy Słowo Boże, fragment Ewangelii, którą będziemy dzisiaj też słuchać w naszych kościołach. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto Słowo Pańskie. To jest Słowo Boże na dzisiaj. Jezus zwraca naszą uwagę na swoje przyjście na końcu czasów. Zapytajmy się, czy ja wierzę w Jego przyjście? Czy rozważam tę prawdę, że przyjdzie na końcu czasów Jezus? Słowo Boże dzisiejsze, Jezus w swoim Słowie uwrażliwia mnie na Królestwo Boże, które jest już obecne w mojej codzienności. Pytanie brzmi nie kiedy przyjdzie Królestwo Boże, ale czy potrafię już teraz dostrzegać Jego bogactwo w codzienności? Czy widzę Jego znaki wokół siebie? I nie pomyślmy, czy tęsknimy za przyjściem Jezusa, za spotkaniem Go. Kiedy myślimy o przyjściu Jezusa, to możemy skupić się na takich pytaniach drugorzędnych, nieistotnych, nie najistotniejszych, w których jest zwykła ciekawość, szukanie jakichś sensacyjnych wiadomości. Nie jest ważne, kiedy i jak przyjdzie, ale ważne jest, czy ja jestem gotowy na spotkanie z Nim. Czy jestem gotowy? To jest ważne pytanie. O tym mówi Jezus. Przyjście będzie jak światło błyskawicy, tak nagłe, tak dostrzegalne. I ja już mogę tutaj i teraz, dzisiaj, spotykać Jezusa na modlitwie, w Jego Słowie, w sakramentach. I też Jezus mówi, że droga do Jego przyjścia prowadzi przez odrzucenie i cierpienie. Mówi Jezus o swoim odrzuceniu i o swoim cierpieniu. Ale my też mamy swoje momenty, doświadczenia trudne, odrzucenia, cierpienia. Cokolwiek się jednak wydarzy, to ostatecznie On zwycięży i przyjdzie w chwale. Po tych momentach cierpienia i odrzucenia przyjdzie Królestwo Boże. Jezus przyjdzie w swojej chwale. To nam mówi dzisiaj Słowo Boże. Warto do Niego dzisiaj sięgać, brać je w swoje serce i rozważać to Słowo Boże dzisiejsze i się nim karmić, bo to jest na dzisiaj. Ono jest zawsze dzisiejsze. Dzisiaj, drodzy Państwo, 15 dzień listopada. Imieniny obchodzą Albert i Leopold. Szanowni Panowie, najserdeczniejsze życzenia wszelkich Bożych łask. Również serdeczne życzenia dla dzisiejszych jubilatów, dla których dzień 15 listopada jest dniem szczególnym z racji różnych ważnych wydarzeń w swoim życiu, w życiu swoim osobistym, rodzinnym, zawodowym. Są różne okazje przecież w naszym życiu. Niech ten dzień, drodzy, dla was będzie pełen Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości. Tego wam z serca życzę. I patrzę jeszcze w kalendarz, co się wydarzyło w historii w tym dniu, 15 dnia listopada. I tak, w 1998 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie tzw. ślubów konkordatowych. W 1980 roku rozpoczęła się wizyta świętego Jana Pawła II w RFN. W 1920 roku utworzono wolne miasto Gdańsk. Pojawił
pojawił się w 1971 roku pierwszy na świecie mikroprocesor, bez którego by nie było komputerów dzisiaj. W 1918 roku papież Benedykt XV wystosował przesłanie do narodu polskiego w chwili odzyskania niepodległości. W 1915 roku ponownie otwarto Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską. W 1822 roku założono Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. W 1702 roku rozpoczęła swoją działalność Akademia Leopoldyńska we Wrocławiu, późniejszy Uniwersytet Wrocławski. To, drodzy, kilka wydarzeń z dnia dzisiejszego, z historii. Dzisiaj też wspominam, jest to wspomnienie dowolne, świętego Alberta Wielkiego, dominikanina, biskupa Ratyzbony, i też, co ważne, również mistrza, nauczyciela, świętego Tomasza z Akwinu. To jest jego uczeń, a więc patrzymy dzisiaj na mistrza, tego wielkiego świętego, wielkiego teologa, i również świętego, i również teologa, i gorliwego duszpasterza. Pragnę ten dzień, drodzy Państwo, rozpocząć oczywiście od słów powitania tych, którzy czuwają tej nocy. Bądźmy, drodzy, razem. Czy jesteście w podróży, czy jesteście w pracy, czy jesteście w swoich domach i niesiecie krzyż cierpienia, bądźmy razem, do tego Was zapraszam w tych nocnych godzinach. Słowa wdzięczności, czas na nie najwyższy, dla tych, dzięki którym możemy się dzisiaj słyszeć. Drodzy Państwo, bez naszych ofiarodawców nasze radio by nie istniało. A więc to, że dzisiaj jesteśmy razem, to też dzięki tym z Państwa, których teraz wymienić pragnę. A są to nasi słuchacze i ofiarodawcy z parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Łapach. I są w tym gronie pani Józefa i Mieczysław Roszkowscy, Cecylia Łapińska, Alicja Porowska, Irena Roszkowska, Halina Karpowicz, Zofia Kulesza, Henryka Wiszowata, Jadwiga Dworakowska, Janina Zawadzka, Lucyna Łapińska, Zofia Łapińska, Zofia Markowska, Janina Duda, Hieronima Krasowska, Irena Grochowska, Teresa Falkowska, Ewa Borowska, Stanisław Zdrodowski, Elżbieta Łapińska i Kazimierz Kamiński. Niech Wam, drodzy, Bóg błogosławi, a ja zapewniam Was o naszej modlitwie każdego dnia na naszej radiowej antenie i w naszej kaplicy podczas codziennej Eucharystii. A teraz, drodzy Państwo, dla Was muzyczny upominek śpiewa Seweryn Krajewski. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie.